serdecznie raz jeszcze. Rozpoczynamy Wolne Głosy i przypominam, że trwa nasza sonda SMS-owa. Pokażmy ją jeszcze. O, jest, jest pytanie. Państwo widzą je na dole ekranu, a pytamy dzisiaj Państwa o to, czy uda się w pełni rozliczyć nadużycia policji w czasach rządów koalicji PO-PSL? Jeżeli państwo wiedzą, wierzą w to, że takie rozliczenie będzie możliwe i uda się go dokonać, wówczas wysyłamy SMS o treści 1 na numer 72075, a jeżeli państwo w to wątpią i uważają, że po tylu latach być może już w niektórych przypadkach to rozliczenie nie będzie możliwe, wówczas wysyłamy SMS o treści 2, ten sam numer telefonu 72075, a regulamin naszej sądy dostępny jest na stronie internetowej Telewizji Republika. Jesteśmy ciekawi Państwa opinii, czekamy na SMS-y. Witam bardzo serdecznie pani poseł Małgorzata Gosiewska, Prawo i Sprawiedliwość. Obok pani serdecznie. Poseł miała jeszcze zasiąść pani poseł Joanna Schmidt z Klubu Parlamentarnego Nowoczesna, ale tak bardzo zdenerwowała się tym, że w kulisach manipulacji flash przypomnieliśmy z Piotrem Lisiewiczem chyba takie najbardziej brawurowe wystąpienia ostatnich tygodni jej lidera, że wybiegła ze stacji. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wróci i będzie miała dystans do tego, jaki przełożony, partyjny przełożony mówił o tym, że zamach majowy był Józef Piłsudski zorganizował po 1935 roku. No cóż, liczymy mimo wszystko na obecność posłów partii Nowoczesna i gorąco ich do studia zapraszamy. Są ważnym elementem debaty publicznej w Polsce. Pani poseł, wiemy już, przynajmniej takie są doniesienia części mediów, że pojutrze na forum Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy odbędzie się specjalna debata poświęcona temu, co dzieje się w Niemczech. Mówimy tutaj o bardzo licznych napadach na kobiety w różnych miastach i o tym, że to było ukrywane i przez władze, i przez media. Być może parlamentarzyści z różnych krajów będą chcieli czegoś więcej się dowiedzieć, być może będą podjęte jakieś inne działania. Pani uważa, że to jest dobry krok, to jest dobra decyzja, czy ona być może jest przedwczesna, historyczna? Ale to jest bardziej bardzo interesujące, ponieważ czwartek w założeniach opozycji Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej miał być tym czarnym czwartkiem dla Polski na Radzie Europy. Bo to właśnie te sprawy miały być omawiane i to właśnie w sprawie Polski miała być podejmowana rewolucja. To taka niespodzianka, iż zgromadzenie uznało, że sprawą Polski nie czas się zajmować, nie jest to na tyle interesująca sprawa. W każdym razie nie zauważają tutaj aspektów, które by... No właśnie. Natomiast uznali, iż to, co się wydarzyło w Niemczech, czyli z jednej strony ta wielka agresja, jaka nastąpiła w stosunku do kobiet ze strony szeroko rozumianej grupy uchodźców, no, migrantów, a z drugiej strony milczenie mediów niemieckich, trzydniowe w tym zakresie, czyli jakaś cenzura dotyczyła tego. No i ta sprawa w czwartek będzie omawiana. Jestem bardzo ciekawa przebiegu dyskusji. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No rozmawiajmy o sprawach ważnych. Akurat jeśli chodzi o kwestie migrantów, uchodźców, to jest to właśnie temat, którym należy się zajmować. Jednym zdaniem pani uważa, że to nie jest przedwczesne. No to się wydarzyło. To się wydarzyło. To się dzieje w wielu krajach. No, Niemcy to dochodzą to do nas informacje. To były jednak incydenty mimo wszystko, że, no, nie że jednak starają się zapanować nad sytuacją. Pani to nie przekonuje. Po pierwsze, nie są w stanie zapanować nad sytuacją, bo wiemy, i to nie jest rzecz dzisiejszego dnia, czy wczorajszego dnia, czy tylko nocy sylwestrowej. Dochodzi do takich rzeczy, dochodzi do gwałtów. Nie tylko w Niemczech, ale i w innych krajach europejskich. Dochodzi do przemocy, tak, dokładnie, a właśnie ostatnio morderstwo. A z drugiej strony są jakieś instrukcje, jakieś wskazania, które każą i mediom, i organom ścigania milczeć, jeśli chodzi o sprawców tych przestępstw. Bo przecież, kiedy Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej mówił o problemach, z jakimi spotykają się kraje europejskie, mówił o dzielnicach, po których
niebezpiecznie się poruszać, po których organy ścigania w ogóle tak naprawdę też nie pojawiają się z racji własnego bezpieczeństwa, no to był obśmiewany w Polsce, tak? Pojawiło się wielkie oburzenie niektórych środowisk, jak można w ogóle mówić o takich rzeczach i zaprzeczano faktom, ale to się dzieje i przed tym chcemy właśnie uchronić naszych obywateli. Czy pani byłaby gotowa poprzeć wniosek o rozpisanie w Polsce, zorganizowanie w Polsce referendum w sprawie przyjęcia uchodźców? Tak zwanych uchodźców, no bo jasne. Teraz pytanie jeszcze generalnie o terminologię właściwą. Zawsze będziemy wspierać inicjatywy obywatelskie. I tu wiem, że też są zbierane podpisy, że pewnie taki projekt trafi pod obrady Sejmu. Ale w gruncie rzeczy wynik takiego referendum jesteśmy w stanie przewidzieć. I to jakby o tym wiedzą politycy z lewa i z prawa. Mamy świadomość, jakie są nastroje społeczne, ale jaka jest ocena. Ale może to jest ważny argument w debacie na forum europejskim. Wtedy jest nie tylko zdanie koalicji rządzącej, nie tylko ocena rządu, ale również głosy większości Polaków chociażby. No bo rzeczywiście prawdopodobnie to może być argument. Tylko pytanie, czy dla takiego argumentu warto angażować jednak spore środki budżetowe do zorganizowania referendum oraz instytucje państwowe, samorządowe, ażeby takie referendum przeprowadzić. To jest pytanie, to należy rozważyć. Myślę, że jednak w kwestii tego problemu jesteśmy sobie w stanie w inny sposób poradzić. I tutaj budujemy blok chociażby państw Wyszehradu, ale i szerzej, bo i Prybałtyka, i jakby w tym bloku, ten blok się rozszerza. I myślę, że może lepiej będzie rozmawiać, łącząc siły i przekonując racjonalnymi argumentami, a takie argumenty mamy. Jeżeli Paweł Kukiz, bo to on jest pomysłodawcą i jego ugrupowanie, jego ruch zaczął zbierać te podpisy, przyjdą z tymi podpisami, to nie rozumiem, odrzucimy że Prawo tego i Sprawiedliwość z założenia. Nie będzie blokowała debaty w Sejmie na ten na temat. Na pewno nie. Na pewno będziemy na ten temat dyskutować i postaramy się wspólnie podjąć racjonalną decyzję. Bo rzeczywiście pani redaktor ma rację, to może być jakiś argument w dyskusji, ale wolałabym, żeby to była ostateczność, żeby jednak zwyciężyły racjonalne argumenty, merytoryczne argumenty. Pani poseł, proszę powiedzieć, czy pani popiera te zmiany, które są proponowane w tej chwili w Karcie Polaka, czyli zmiany polegające na ułatwieniu przyjazdu, osiedlenia się w Polsce tym naszym rodakom za naszą wschodnią granicą, no, którzy czują taką potrzebę, być może też czują taką konieczność życiową, w to nie wnikamy. To są dobre zmiany? To są dobre zmiany. Znaczy, jakby pomysł na te zmiany pojawił się w sytuacji, kiedy pojawiły się problemy prawne, ażeby ściągnąć naszych rodaków z Donbasu, a potem z Mariupola. Ale takie sytuacje mogą mieć miejsce, zwłaszcza, że nie wiemy, w jakim kierunku rozwijać się będzie sytuacja na Ukrainie. Raczej nic nie wskazuje na to, ażeby w dobrym kierunku się ta sytuacja rozwijała. I też jest to takie szybsze rozwiązanie w sytuacji, kiedy jeszcze nie mamy właściwej ustawy repatriacyjnej. Jest to ułatwienie przyjazdu naszym rodakom. I na takim przyjeździe powinno nam zależeć, bo jeśli mamy pomagać uchodźcom, to przede wszystkim, to w pierwszej kolejności pomagajmy Polakom, pomagajmy naszym rodakom, pomagajmy ludziom, którzy są bliscy nam kulturowo, którzy przyjeżdżając do Polski nie będą szukali, nie będą wyciągali ręki do pomocy społecznej, tylko przede wszystkim będą chcieli po prostu wzbogacać tę naszą ojczyznę. Mhm. Ja byłam w Mariupolu, rozmawiałam z Polakami, którzy tu przyjechali i tak naprawdę no, pamiętam te rozmowy doskonale i pamiętam, co zabierali z sobą do Polski w tej niewielkiej ilości bagażu, jaką mogli zabrać. Bardzo często to były narzędzia pracy. Oni mówili, my nie jedziemy, żeby siedzieć gdzieś na garnuszku i wyciągać rękę. My jedziemy po to, żeby normalnie pracować, normalnie żyć. No tak, oni ale potrzebują tej szansy, Polaków oni po prostu potrzebują tego drobnego wsparcia. Była sytuacją absolutnie wyjątkową. Tym ludziom groziło niebezpieczeństwo, groziła wojna, po prostu trzeba było ich zabrać stamtąd i już. Natomiast ja pytam o sytuację, no bo jednak te zmiany to umożliwią. Sytuację taką, w której no, Polska będzie bardzo mocno zachęcać Polaków do przesiedlenia się w Polsce, no można powiedzieć, że będzie też drenować
w pewnym sensie polskie społeczności na wschodzie z tych, którzy są najbardziej mobilni, być może najbardziej aktywni, mają największe aspiracje. Czy pani nie uważa, że tym zmianom powinny towarzyszyć programy, cały pakiet programów, który będzie również wspierał tych, i to bardzo mocno wspierał tych, którzy zdecydują się pozostać? To są jakby dwie różne rzeczy. Nie wydaje mi się, ażeby w związku z taką zmianą Karty Polaka wielka grupa naszych rodaków mieszkających na wschodzie gwałtownie chciała przyjechać. Bo ja pamiętam nawet te wątpliwości, jakie mieli ci Polacy z Mariupola przy bezpośrednim zagrożeniu życia. Oni z jednej strony bali się o swoje dzieci, ale z drugiej strony ciężko im było opuszczać miejsce, gdzie się wychowali, gdzie są groby przodków. To nie jest łatwa decyzja. Więc ja nie przypuszczam, że to będzie fala jakaś wyjazdowa. A to, że naszych rodaków mieszkających poza granicami, szczególnie na wschodzie, a szczególnie tych, którzy nigdy się nie przenosili, tylko granica się przeniosła, że ich należy wspierać, że należy wspierać ich organizacje, które tam budują, ich media, gazety, radio, które prowadzą, ich działalność kulturalną, to jest po prostu oczywistość. To jest oczywistość dla nas. To nie była oczywiste dla poprzedniej koalicji rządzącej. My to o tym niejednokrotnie mówiliśmy na Komisji Łączności z Polakami za granicą. Niejednokrotnie o to upominali się nasi rodacy ze wschodu. I te środki będziemy starali się w miarę możliwości budżetu państwa tam właśnie przekazywać i racjonalnie w porozumieniu z organizacjami polskimi wydawać. Mhm. Ostatnie pytanie o Polaków na Litwie, bo to jest zawsze bardzo drażliwy temat. To jest bardziej skomplikowany temat. To jest skomplikowana sytuacja, bo raz działania, karygodne działania państwa litewskiego wobec polskiej mniejszości zamieszkującej ten kraj, ale z drugiej strony również współdziałanie przynajmniej części środowisk polskich z mniejszością rosyjską i to bardzo mocno, mocne, silne współdziałanie, można powiedzieć nawet sojusz, tak to chyba jest najbardziej sojusz, adekwatne słowo. I to z mniejszością rosyjską, tą, która reprezentuje taką putinowską wizję Europy i świata i historii również, w tym antypolską. Jak ten problem można rozwiązać? Ja dodam jeszcze, że tutaj mieliśmy też pewne symboliczne działania, ale też i wypowiedzi niektórych działaczy akcji wyborczej Polaków na Litwie w kontekście Ukrainy. Tak, mieliśmy taką wypowiedź niezwykle skandaliczną o konieczności zbombardowania Kijowa, o współpracy z Rosją itd., itd. To jest problem. Czasami to wygląda tak, że tam i strona litewska, i strona polska jest zainteresowana tym konfliktem i na tym konflikcie buduje swoją pozycję. Korzysta oczywiście na tym mieszkaniec Kremla i generalnie polityka rosyjska. Tu trzeba podchodzić do tego z dużą dozą znajomości rzeczy, dyplomacją, bo Polakom pomagać należy. Należy wspierać ich słuszne postulaty dotyczące polskiego nazewnictwa, pisowni nazwisk, możliwości odzyskania majątków i wiele, wiele innych polskie szkoły wspierać. Tak? To są rzeczy, do których jesteśmy zobowiązani i musimy robić. Ale z drugiej strony też musimy, rozmawiając z naszymi rodakami żyjącymi na Litwie, stawiać pewne warunki. Ja rozumiem, że są w tej sytuacji, byli skazani w dużej mierze na koalicję z mniejszością rosyjską w wielu działaniach, bo pewne sprawy im się łączyły, bo potrzebowali większej reprezentacji, większego wsparcia. Ale jak mówię, niektóre ich wypowiedzi były niepokojące, niektóre działania również. Tym bardziej nasze rozmowy z nimi muszą w ramach dyplomacji, w ramach wspierania być na określonych warunkach. Ja jeszcze to nie jest, dopytam. Nie, ja wiem, że to jest sprawa, ja wiem, że to jest bardzo, bardzo trudna kwestia. Ale wspierać natomiast tak, tylko nie w całości, nie na wszystko pozwalać, stawiać pewne tamy, stawiać pewne bariery i też szczerze rozmawiać.
Ja, kiedy spotykam się z nimi, rozmawiam z nimi szczerze i mówię, że nie wszystko nam się dyplomacji, tej dzisiejszej kierowanej przez, już przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, nie zabraknie takiej woli również tłumaczenia, że no, rusyfikacja Polaków na Litwie to nie jest najlepszy sposób na funkcjonowanie naszych rodaków w tym kraju? I jestem przekonana, że nie zabraknie, ponieważ w obecnym kształcie MSZ jest w pełni świadomy tej skomplikowaności sytuacji naszych rodaków na Litwie, jakby pewnych wad tego środowiska. I myślę, że wspólnymi siłami MSZ, Komisja Łączności, parlamentarzyści, uda nam się dopracować trochę pewnej zmiany modelu funkcjonowania Polaków. Bardzo dziękuję pani poseł Małgorzata Gosiewska, Prawo i Sprawiedliwość. Ja przypominam, że miała być jeszcze obok pani poseł, miała siedzieć pani posłanka Joanna Schmidt z Nowoczesnej, ale bardzo się zdenerwowała tym, że przypominaliśmy niefortunne wypowiedzi przewodniczącego jej partii. No cóż, takie wypowiedzi padły, mamy prawo je przypominać. I również bardzo gorąco zachęcamy polityków Nowoczesnej, żeby mimo wszystko uczestniczyli w debatach również na antenie Telewizji Republika, bo są dla nas ważnym elementem tych debat. I gorąco zapraszamy. Raz jeszcze dziękuję za to spotkanie. Dziękuję państwu bardzo. Przypominam naszą sondę SMS-ową. Widzą ją państwo na pasku. To ostatnie minuty przed nami polityczne podsumowanie dnia. Dorota Kania i Tomasz Skłodowski. Już za chwilę będą państwa i moimi gośćmi.